Droga pani wychowawczyni, 3 lata w życiu człowieka mogą wydawać się krótką chwilą. Jednak dla nas 3 lata nauki w gimnazjum zapiszą się na zawsze w największym, najpiękniejszym i najdroższym sercu wspomnieniem. To wyjątkowa osoba. Pani wlazło. Sprawiła, że dla nas, uczniów klasy 3C, czas nauki w gimnazjum był miejscem na zaparkowanie pod słońcem. Tym słońcem była dla nas zawsze ciepła, serdeczna, opiekuńcza i nad wyraz troskliwa nasza wychowawczyni, która obdarzyła nas wielką sympatią i miłością. Trafiliśmy pod pani skrzydła jako 13-latkowie, jeszcze z dziecięcym spojrzeniem na świat. Pod pani czujnym okiem stawialiśmy pierwsze kroki w dorosłości, uczyliśmy się odpowiedzialności, dokonywania dojrzałych wyborów. Uczyła nas pani, że czas życia jest krótki, ale trwa dostatecznie długo, aby żyć dobrze i uczciwie. Uczyła nas pani pracy nad sobą, trudnej sztuki wychowywania samego siebie i tego, że walka z samym sobą jest najtrudniejsza. Zawsze słyszeliśmy, że prawdziwe szczęście jest sumą wysiłku, odwagi i pracy, a radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym. Dziękujemy pani za wszystkie wysiłki i starania, aby nasz zespół klasowy był zintegrowany, chętny do nauki i zabawy. Dziś wiemy, że będziemy silniejsi wtedy, gdy będziemy żyć w zgodzie. To pani zapał i energia, ale przede wszystkim niezachwiana wiara w nas dodawała nam skrzydeł, sprawiała, że wielokrotnie zdobywaliśmy laur zwycięstwa. Dziękujemy za to, co pani robiła. Dziękujemy za niezapomniane wycieczki i spływy kajakowe. Dziękujemy za lekcje najważniejszej i najpiękniejszej sztuki, sztuki życia. Po stokroć za wszystko dziękujemy. Po stokroć za wszystko przepraszamy. Mamy w sercach wielką wdzięczność za ogrom pani pracy, serca i poświęcenia. Życzymy pani dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, spełnienia wszystkich marzeń, satysfakcji z pracy zawodowej. Żywimy głęboką nadzieją, że zapisaliśmy się w pani pamięci tylko pięknymi kartami. Mamy nadzieję, że będzie pani tęsknić za swoimi robaczkami. Bez tych dzieci nie byłoby mojego sukcesu wychowawczego. To są naprawdę moje kochane robaczki. Ruszyliście mnie do ust. Przyznale. Dzięki wszystkim. Nie patrz, Olka. W imieniu całej klasy 3C wręczamy pani prezent od wszystkich, że była pani dla nas taką drugą matką. Dziękujemy za wszystko i za wszystko przepraszamy. Dziękuję Szymonie, że pomóc mi to zanieść może proszę. Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz dziękuję wszystkim swoim, nie tylko tym uczniom, którzy tutaj stoją, ale i tym, którzy tutaj siedzą i zostali po tamtej stronie. Wszyscy byli dla mnie bardzo ważni, będą w mojej pamięci na zawsze. I myślę, że jeszcze nie raz przyjdą do naszej szkoły odwiedzić nas i powspominać stare, dobre czasy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za wspaniały program. Byliście naprawdę wielkimi aktorami. Sprostali trudnemu zadaniu, mówię, bez licznych prób. Pokazali to, na co ich stać, bo naprawdę mają duży potencjał, dużo kryją w sobie i jestem z nich dumna i spokojna, że sobie w życiu naprawdę bardzo dobrze poradzą. Także bardzo jeszcze raz dziękuję, że byli moi gości. Składamy serdeczne podziękowania za opiekę, nauczanie i wychowanie. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie wspólne spędzone lata. Za przekazywanie nam wiedzy, wskazywanie perspektyw, darzenie sympatią, wspieranie w trudnych chwilach. Zawsze będziemy powracać do wspomnień z lat szkolnych z wielkim sentymentem. Bardzo dziękujemy uczniowie klasy 3B. Dziękuję wszystkim pozostałym moim uczniom. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność z wami pracować. Jesteście naprawdę wspaniałymi młodymi ludźmi. Życzę wam wspaniałych chwil w przyszłości, żeby wasze plany, wszystkie piękne plany się zrealizowały, żebyście byli w dalszym ciągu tacy wspaniali, piękni, mądrzy.
I młodzi, tak, tak. Dziękuję serdecznie wszystkim. Dziękuję. Proszę Państwa, ja się tutaj dokleiłam do uczennic z klasy trzeciej A i chciałam kilka słów skierować do pani Agnieszki Dziedzic w imieniu rodziców i jako rodzic. Przepraszam bardzo, że posłużę się kartką, ponieważ wzruszenie już dało o sobie znać. Kształtowanie postawy moralnej, sumienia oraz żarliwości religijnej młodego człowieka jest zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym. Nasze dzieci miały to wielkie szczęście, że trafiły w tym gimnazjum na wspaniałego nauczyciela, panią Agnieszkę Dziedzic. Pani Agnieszko, jako rodzic w imieniu rodziców pragnę pani bardzo serdecznie podziękować za to, że w okresie burzy nastolatków, tak zwanym okresie burzy i zakonu, udało się pani to, co jest wielką wartością, a mianowicie zaszczepić w naszych dzieciach dojrzały stosunek do wiary i otwartość na drugiego człowieka. Liczne konkursy, które pani organizowała i bardzo liczny udział w nich naszych pociech, sukcesy, które odnosiły, między innymi na skalę kraju, dobitnie świadczą o pani wspaniałej pracy i wielkim zaangażowaniu. Pani charyzmatyczna osobowość zainspirowała je do zagłębienia Biblii i życia wielkich ludzi. Dziękujemy za dobre słowo, ciepło i wielką życzliwość, którym darzyła pani nasze dzieciaki. Uczyła je pani życia według zasady: Bogu i ojczyźnie wierna służba, rodzicom szacunek, przełożony posłuszeństwo, zmarłym modlitwa i pamięć. Dziękuję. A chcielibyśmy dzisiaj jedynie podziękować gorąco naszym obu wychowawczyniom, pani Dziedzic i pani Bobowskiej, za trud i pracę włożoną w wychowanie nas. I mamy specjalny prezent, który dostaną panie w piątek. Taka niespodzianka. Ale na obrazie. Jakiej życzę z całego serca.